Mam dziwnie związane włosy, więc wyglądam jak ułom, ale jestem tego świadoma. Świadoma tego, że mam związane włosy? Nie. Ale świadoma tego, że wyglądam jak ułom, a to jest bardzo ważne. Zaczynamy, moi drodzy. Dzień dobry. Jakiś czas temu poprosiłam was na Instagramie, żebyście mi napisali takie stwierdzenia, mity odnośnie jeździectwa, jakie słyszeliście. Kilka z nich to jest taka w sumie mantra powtarzana już przez wiele lat przez osoby niezaznajomione z jeździectwem, jak i nawet osoby zaznajomione z jeździectwem, ale słabo zaznajomione. I dzisiaj wam troszeczkę o nich opowiem, dlaczego to są mity, czy coś jest mitem, czy coś jest faktem. Zapraszam. Najczęstszy mit, czyli jeździectwo to nie sport. To jest już mit, który wiele z nas słyszało podczas WF-u, podczas lekcji WF-u w szkole. I to jest tak okropne, że ktoś, kto powinien nas wspierać w naszym sportowym życiu, czyli nauczyciel lekcji WF-u, który powinien doceniać to, że robimy coś związanego z ruchem, poza WF-em, mówi nam nagle, że nie, to nie jest sport, nie, to nie jest to. No i wtedy w tym momencie ja jako dorosła osoba bym powiedziała takiej osobie, że no tak, to nie jest sport. W sumie skoczkowie narciarscy to też w sumie nie uprawiają sportu. Nie, przecież oni tylko stoją na tych nartach. To narty jadą. Narty odwalają całą robotę. To jest dokładnie to samo. No i w przypadku koni jeździectwa i w przypadku nart człowiek odgrywa bardzo dużą rolę. W przypadku nart człowiek musi wiedzieć, jak balansować swoim ciałem. Musi umieć napiąć jakoś to ciało. Dokładnie się na skokach narciarskich nie znam, ale z tego, co po prostu jak to widzę moim umysłem, jak to może wyglądać, to też wymaga bardzo dobrej kondycji, bardzo wielu ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z jazdą konną. Poza tym jazda konna, co jest bardzo ważne, jest uznawana za dyscyplinę sportową. Olimpijską, przepraszam. Ale to nie jest przecież sport! Mit drugi, czyli jeździectwo niszczy kręgosłup i tu jest tak 50-50, jest to i prawda, i mit. I teraz takie owszem, jeździectwo może niszczyć kręgosłup, może niszczyć naszą budowę ciała, ale wtedy, kiedy jest złe. Kiedy mamy złe nawyki, na przykład garbimy się, pochylamy się, jesteśmy przekrzywieni i tak dalej, na przykład jeździmy tak, no to jednak to się utrwala w nas. Mimo że jeździmy na przykład godzinę w tygodniu, to te krzywizny, które robimy jeżdżąc na koniu, się w nas utrwalają. Jednak, jeżeli mamy dobrego trenera, jeżeli na przykład mamy wsparcie fizjoterapeuty, chociaż to nie jest konieczne, ale bo wystarczy dobry trener, doświadczony trener, który widzi takie krzywizny, to jeździectwo nie będzie nam niszczyło kręgosłupa ani budowy nasze ciała. Nie. Wręcz będzie ją wspierało. Ponieważ żeby jeździć dobrze, trzeba być bardzo symetrycznym. Na jednej i na drugiej stronie tego samego wymagamy od koni i najczęściej wymagamy tego od koni, ale powinniśmy też tego wymagać od siebie. I w momencie, w którym mamy dobrego trenera, który uczy nas jeździć symetrycznie, tak żeby nasza lewa strona była symetryczna do prawej, czy odwrotnie, jak kto woli, to my wzmacniamy nasze mięśnie, wyrównujemy je, przez co nasza postawa ciała jest lepsza. Ale tak jak mówię, trzeba mieć dobrego trenera. Mit numer 3, żeby dobrze jeździć, trzeba być niskim i chudym. Jeżeli chce się jeździć w wyścigach, to jak najbardziej, w wyścigach takich wyścigach galopów, musu i tak dalej, to owszem, to jest bardzo pomocne, ponieważ im jest niższy i chudszy jeździec, tym koniu, no, lepiej się jeździ, tym nie obciążamy tego konia, lepiej się jeździ, lepiej się biegnie, tak, na wyścigach. Jeżeli chodzi o sport typu ujeżdżenie i skoki, no to raczej tu się już nie patrzy na to, żeby ktoś był niziutki, a raczej na to, żeby wysokość jeźdźca była odpowiednia do wysokości konia. Wiadomo, wysokiej osoby nie posadzimy na kucyka albo na kucuła, no bo to będzie wyglądać karykaturalnie, to po pierwsze, a po drugie będzie się ciężej takiej parze dogadać ze sobą. Jednak jeżeli chodzi o bycie chudym, to ja jednak mam takie podejście, że dla mnie osoby powyżej 100 kg
nawet na naprawdę dobrze wytrenowanych koniach, które mają naprawdę dobre umięśnienie, raczej nie powinny jeździć. Mimo, że jest coś takiego jak to, że koń może nosić 15-20% swojej wagi, to ja uważam, że no jednak nawet osoba, która jest ciężka, ale która naprawdę fajnie, rytmicznie jeździ w harmonii z koniem i tak dalej, to uważam, że mimo iż to naprawdę pomaga temu koniu, to jednak jest takie... No nie wiem, wiecie, o co mi chodzi. Ja mam po prostu takie zdanie, uważam, że no... Szkoda bardziej mi konia jest. Nie szkoda mi jest jeźdźca, mi nie szkoda ludzi, nikt nie jest mi szkoda ludzi, szkoda mi jeźdźca, ale jak najbardziej możecie mi dać swoje zdanie w komentarzu. To jest taki temat nie tabu, bo dla mnie nie ma tematów tabu, ale taki temat, który budzi dość spore kontrowersje, więc z chęcią posłucham waszych po prostu... waszych argumentów. Pamiętajcie, żeby to były argumenty, a nie na zasadzie ja uważam tak, kropka. Argumentujmy to jakoś, postarajmy się to jakoś uargumentować. Jeśli koń nie tyra po 3 godzin dziennie, to niepotrzebne mu są żadne witaminy, suplementy i tak dalej. Problem z witaminami i suplementami jest taki, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Może być koń, który nie tyra w ogóle i może potrzebować masy witamin, suplementów i tak dalej. Na przykład przykładem jest Majki Uma. Problem w tym, że Uma właśnie nie pracuje, Uma jest w ciąży, ale Uma na przykład ma zapalenie raka rzekomego kopyta. Więc no widzicie, koń nie pracuje, nie tyra wcale, fakt faktem jest w ciąży, fakt faktem ma chorobę, no ale potrzebuje masy suplementów, masy opieki. A są konie, które naprawdę mogą tyrać nawet więcej jak 3 godziny, nie wolno tak robić, 2 godziny to jest maks, moi drodzy, dla mnie, naprawdę. I to też takiej lekkiej jazdy, 2 godziny, maks. A może nie potrzebować wcale suplementu, bo na przykład super świetnie wyciąga wszystkie witaminy, minerały z paszy, z siana, z trawy i tak dalej. Więc to jest też takie... Nie, to nie jest 50-50, to jest po prostu sprawa bardzo indywidualna co do konia. Stwierdzenie następne, czyli halter jest lepszy od wędzidła. I tutaj nie mogę powiedzieć, że to jest mit, czy to jest fakt, ponieważ tak jak z suplementami jest to sprawa bardzo indywidualna. Są konie, które o wiele lepiej chodzą na wędzidle, są konie, które o wiele lepiej chodzą na hakamore, czy na halterze, więc nie można powiedzieć, nie można tak uogólnić, że halter jest lepszy od wędzidła, albo wędzidło jest lepsze od haltera. Tylko bogacze jeżdżą konno. Ja uważam, że to jest mit, ponieważ w niektórych... w województwach, w niektórych miejscowościach jazdy konne potrafią być naprawdę tanie. Majka swojego czasu prowadziła godzinną jazdę za 30 zł. To jest strasznie mało, więc jak widzicie, to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo. I to nie jest też tak, że tylko bogacze jeździ konno. Nie, to już jest naprawdę, to już się powoli wyrównuje. Oczywiście im więcej masz pieniędzy, tym w lepszego konia możesz zainwestować, lepszego trenera i jest lepszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Więc posiadanie pieniędzy jak najbardziej pomaga, ale to nie jest tak, że jak jesteś biedniejszego stanu, to oznacza, że nie możesz jeździć.